Jak radzić sobie ze zmasowaną propagandą strachu, atakującą praktycznie ze wszystkich stron, ze stresem i zabezpieczyć się przed problemami zdrowotnymi? To, kochani, bardzo ważne pytanie. Ale najważniejsza jest dzisiaj odpowiedź na nie. Pierwszym sposobem unikania stresu jest, i to kolejny raz powtarzam, wyłączenie wszystkich tub propagandowych, radia, telewizji i innych tworzących atmosferę zagrożenia. O tym mówiłem i będę mówił i wierzę, że chociaż parę osób usłyszy i wykorzysta moje słowa dla swojego dobra. Aby poczuć się bezpieczniej, warto zamienić pieniądze z elektronicznych na papierowe. Na przykład franki szwajcarskie, euro, złotówki, ale już raczej chyba nie dolary. Jeżeli ktoś może sobie na to pozwolić, to warto kupić złoto o nominałach jednego lub paru gramów. Dobrym sposobem na uniknięcie rosnącej inflacji wydaje się być również zakup ziemi, która nigdy nie straci swojej wartości. A jeżeli chodzi o zdrowie, warto zastosować parę prostych sposobów profilaktyki zdrowotnej, jak i pomagania sobie wtedy, kiedy już zderzyliśmy się z twardą ścianą choroby. I tak proponuję Wam, kochani, regularne spacery. Dwa razy dziennie po godzinie czasu. Picie dobrej wody. Plazmowanej, wodorowanej, strukturyzowanej, źródlanej, czystej. Minimum 1,5 litra dziennie. Stosowanie zwiększonych dawek D3 z K2MK7 plus A i E, czyli ADK, w ilości minimum 10 tysięcy jednostek dziennie, profilaktycznie. I oczywiście dużo więcej wtedy, kiedy mamy problemy, z którymi sobie musimy radzić już, zmiany po prostu zdrowotne. Działa to doskonale przeciwzapalnie. Dlatego, że wtedy, kiedy pojawia się proces zapalny w organizmie, nasza D3 po prostu znika w tempie piorunującym. Picie dwa razy dziennie szklanki wody z łyżeczką kurkumy. Przyjmowanie dwa razy dziennie astaksantyny w kapsułkach. Picie chlorofilu, też najlepiej po dwa razy dziennie. Stosowanie preparatu stymulującego, namnażającego i różnicującego nasze własne komórki macierzyste. Tak zwanego preparatu odmładzającego, którego efektem ubocznym jest cofanie się praktycznie wszystkich problemów zdrowotnych. Przyjmowanie dobrych olei pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Stosowanie peptydów białkowych, kolagenu, żelatyny, również zeolitu. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Osoby zainteresowane taką profilaktyką zdrowotną lub działaniami wspierającymi leczenie problemów o podłożu neurodegradacyjnym i autoimmunologicznym zapraszam do kontaktu telefonicznego na 788-323-355 lub e-mailowego wedamir55@gmail.com. Pozdrawiam Was słonecznie. Wedamir!